Pani marszałek, Wysoka Izbo, żygać się chce. Seryjni zabójcy kobiet. Jedna z najbardziej opresywnych dyktatur. Prezes ma pełne gacie referendum. To nie są słowa jakiegoś Menela. To nie są słowa trolla internetowego. To nie są nawet słowa szeregowego działacza Platformy. To słowa człowieka, którego państwo chcecie wynieść do najwyższych godności w państwie, na fotel prezesa Rady Ministrów. I stąd pierwsze moje pytanie. Czy nie jest panu tak po ludzku wstyd za te słowa? Druga sprawa. Widzi pan, jakie to przewrotne. Atakował pan Prawo i Sprawiedliwość. Oskarżaliście nas o wszystko i o wszystkich. O każdą drobnostkę i o ogólnoświatową inflację. A tymczasem co się dzisiaj okazało? Że nie potraficie wziąć odpowiedzialności za to, co się dzieje w tej Izbie. Opowiadał pan nam tutaj bajki o wzmocnieniu roli Polski w Unii Europejskiej, w NATO, a ograł was Braun na własnym podwórku, a przy okazji niestety ośmieszył Polskę. Dziękuję bardzo. Głos zabierze poseł Kazimierz Bogusław Choma, klub